Witam serdecznie, 7 urodziny Supli. Supla, inteligentny dom. W wyszukiwarce na pierwszym miejscu taki temat się pokazuje. Jak sterować dowolnym urządzeniem w naszym domu? Najprościej kupić sobie moduł Wi-Fi firmy Zamel. Tu jest szeroka oferta, jeśli chodzi o te moduły. Są moduły przeznaczone do rolet, są moduły przeznaczone do bramy przesuwnej, są moduły na 24, są moduły na 230. Tu trzeba się zapoznać z ofertą, odpowiednio ten moduł podłączyć i sparować z naszym, z naszą siecią Wi-Fi w domu. Wszystko jest w instrukcji, bardzo proste, nieskomplikowane. Naturalnie trzeba ściągnąć sobie takie oprogramowanie na nasz telefon, zarejestrować swoje konto na supla.org. Trwa to zaledwie 3 minuty. No i w zasadzie po prawidłowym podłączeniu tego modułu Wi-Fi i zainstalowaniu go w puszce mamy to urządzenie inteligentne. Na potrzeby filmu chciałem pokazać Wam, jak ja to zamontowałem w tej lampce. Lampka jest o tym samym kolorze co moduł Zamela. Można to naturalnie, tą lampkę włączyć i wyłączyć. Ale też po zainstalowaniu aplikacji można to zrobić w ten sposób. W dowolnym miejscu, o dowolnej porze można sterować sobie danym urządzeniem. Oczywiście nie tylko są moduły Wi-Fi firmy Zamel, chociaż na samym początku ja polecam te moduły, bo tutaj nie trzeba jakiejś kosmicznej wiedzy, by to zaprogramować, ale są też inne moduły, do których wgrywamy odpowiednie oprogramowanie i odpowiednie czujniki możemy też pod te moduły podpiąć. Mam 20 urządzeń sterowanych za pomocą Supli. System jest rozwijany i współpracuje m.in. z Google Home czy z Alexą. Dużo różnych czujników można pod ten system podpiąć, czy czujnik temperatury, wilgotności, czy ciśnienia na przykład. Pytania zadawajcie na forum Supli, tam są koledzy, którzy z chęcią Wam pomogą. Zresztą pod moimi filmami podobnie. Filmy przeznaczone są właśnie propagowaniu tego systemu. A wszystkim suplowiczom wszystkiego dobrego do następnych urodzin. 7 urodziny, jak to szybko zleciało. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się.